profilu Błędy i Owędy, nazwa zabawna, sugerująca już zawartość treściową profilu, znajdziemy informacje o najczęstszych błędach językowych popełnianych przez Polaków, ale też znajdziemy różnego rodzaju ciekawostki językowe, wskazówki, jak poprawnie mówić, pisać, będą porady dotyczące ortografii, interpunkcji, odmiany wyrazów. Pojawią się od czasu do czasu, by nie znużyć odbiorców, takie hasła problemowe typu paronimy, eponimy. Będziemy mówić o związkach, czy pisać o związkach frazeologicznych, odświeżać związki frazeologiczne już trochę zapomniane, na przykład mieć kogoś za jaje, czyli mieć kogoś za nic, żeby, czy zażyć kogoś z mańki. Dzisiaj już nie pamiętamy, że to oznacza zaskoczyć i pojawia się tam mańka, czyli lewa ręka, stąd też i dzisiaj mówimy mańkut. Znajdą się także na tym profilu materiały nadsyłane przez samych internautów, a więc różnego rodzaju zdjęcia, reklam czy jakichś innych tekstów, w których znalazły się rażące błędy językowe. Pewnie najwięcej będzie ortograficznych, ale myślę, że również inne potknięcia użytkowników języka tam odnotujemy. Od czasu do czasu będziemy też zamieszczać materiały z wypowiedzi uczniowskich czy z wypowiedzi pisanych dziennikarzy. 14 lutego, czyli walentynki, kochamy polszczyznę, można powiedzieć, kochamy się nawzajem walentynki. Ślemy sobie dużo ciepłych uczuć, ciepłych słów. No i również w dniu świętego Walentego w sposób szczególny podkreślamy, że kochamy nasz język ojczysty, kochamy polszczyznę. Stąd właśnie w tym dniu rusza fanpage Błędy i Owędy.